No raczej to była taka myśl, która straszyła. Pierwszy raz tak naprawdę pomyślałam o powołaniu lepszą na pielgrzymkę do Rokitna. Więc stwierdziłam, że chcę wypłynąć na głębię, ale nie wiem jak. Po prostu zostawię to na myśl Panu Bogu. Chciałam to szczęście, tą radość tych sióstr, z którymi na co dzień się też spotykałam. I gdzieś tam czułam, że jeżeli nie zdecyduję się tak na maksa od razu, tylko będę gdzieś tam tak szukać, to po prostu nie podejmę w ogóle decyzji żadnej. No i później już przez internet rekolekcje i decyzja. Nie lękaj się. Mówiąc to językiem potocznym jest dla takich hardkorów, bo to, żeby zaufać Panu Jezusowi, żeby pójść właśnie za Nim w ciemno, to właśnie wymaga czegoś takiego i to nie tak jak właśnie mówi świat, że zrób coś tam konkretnego i jesteś kimś, tylko właśnie to, żeby powiedzieć tak i iść w ciemno i iść do końca. Albo się idzie w to, albo się w to wchodzi i prosi się Jezusa o siłę, albo no nie da się inaczej. Trzeba właśnie głębiej, nieustannie i w modlitwie, i w byciu z innymi, byciu dla bliźnich. No raczej to była taka myśl, która straszyła, a taka pierwsza, która jakoś dodała skrzydeł, no to była później już na studiach. No, że bycie tylko dla Chrystusa, że może być czymś pięknym, no zupełnie inaczej niż wcześniej. Jesteś perłą w życiu mym, skarbem, który darmo jest. Jezu, kochać Cię chcę. No Pan Jezus mnie tu przyprowadził, no posłużył się też konkretnymi osobami, no które mi wskazały też drogę do Niego, które wskazały mi drogę do Moracka, które pokazały mi też piękno tego charyzmatu, duchowości. No przede wszystkim znalazłam się dzięki Panu Jezusowi. Siostry misjonarki poznałam przez internet, tak w ogóle. A siostry mnie jakoś tak uderzył mnie krzyż i uderzyło mnie to stwierdzenie dla Polonii. I tak stwierdziłam, a może pojadę, zobaczę. Zgłosiłam się na rekolekcję, napisałam do jakiejś siostry Magdy, napisała jakaś siostra Gosia. Nie umiem tego określić, jak to się stało, to w sercu się dokonywało, ale w momencie, kiedy tutaj przyjechałam pierwszy raz, to czułam, że to jest to miejsce. Po prostu tu Pan Jezus mnie chce. Nowicjat to jest taki czas próby życia zakonnego, można powiedzieć pierwszy etap prawdziwego życia zakonnego, podczas którego kandydatka uczy się, jak być siostrą zakonną. Poznaje przede wszystkim życie modlitwy, pogłębia swoją więź z Jezusem. Ciągle zadziwiam się tym i podziwiam, że Pan Bóg powierza mi kogoś, kto jest dla Niego tak drogi. Powierza mi osoby nie byle jakie, bo takie swoje najdroższe, najbardziej ukochane, może być takie skarby, które sobie wybrał, które chciałby ukochać tą miłością wyłączną. Dusza nasza jak tak się wyrwała z sidła w nośniku, sidło się podarło i zostaliśmy. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.
nie jestem jakimś sportowym typem. Ale no coś w tym jest. Jestem już chyba 9 miesiąc nowicjacie i zauważyłam, że co jakiś czas pojawiają się takie nowe zadania. Tak dla mnie samej, ale też dla naszej wspólnoty. Jakbyśmy po kolei dotykały kolejnych tematów. Tak, coraz wyżej, coraz mocniej, coraz głębiej do nieba. To jest droga do nieba. Czemu nie głębiej? Czemu zawsze się trzymać tą jedną stopą, że na wszelki wypadek zawsze mam prawo wrócić? Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Dla mnie śluby zakonne będą takim ślubowaniem mojemu Panu, trochę na zasadzie żołnierza, bojownika czy rycerza, który wyruszę do bitwy. O tym, że jednocześnie będę jego oblubienicą, że będę jego najdroższym dzieckiem, że będę jego siostrą, to właśnie chcę też walczyć dla niego. I mam świadomość, że ta obietnica moja, że to, co mu przyrzeknę, że na tych słowach bardzo dużo się opiera. I że chciałabym jej dotrzymać całą sobą. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Siłą mą, Jezus, pieśnią mego życia. Się. Nie, nie poddawaj się, bo dobry Bóg jest tu, On ze wszystkiego wyciągnie cię. Nie, nie, nie lękaj się, nie, nie poddawaj się. Świat.